Drodzy Państwo, dziś będziemy odkrywać po raz kolejny karty historii. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Bartosz Rdultowski. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Publicysta i wydawca książek. Zajmuje się historią wojskowości, począwszy od II wojny światowej aż do współczesności. Zajmuje się odkrywaniem różnych jeszcze zagadek związanych z tym okresem. Jak Państwo widzicie, książki są przed nami i na pewno zechce dziś nam przybliżyć, jak te badania przebiegają, jak to wygląda, w jaki sposób warsztat tutaj Pana pozwala przybliżyć nam te nieodkryte, niezbadane jeszcze historyczne, a bardzo ważne elementy naszych dziejów. Panie Bartoszu, oddaję Panu głos, ale chciałam jednocześnie podziękować, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie i być gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Ja bardzo serdecznie dziękuję. To teraz przede wszystkim dziękuję wszystkim, że się solidaryzują ze mną, bo pewnie nie tylko ja jestem kibicem piłkarskim i meczu dzisiaj nie oglądam, Państwo też nie oglądacie, ale porozmawiamy sobie o książkach, bo jesteśmy w bibliotece, to jest znakomite miejsce, żeby o książkach porozmawiać. Porozmawiamy sobie o moich śledztwach. Ja postaram się przybliżyć niektóre fragmenty tych śledztw, niektóre historie. Może zaczniemy od takiej historii, którą po raz pierwszy usłyszałem pod koniec lat 80. Ja byłem wtedy nastolatkiem. W jednej z książek przeczytałem fakty, które mnie niezwykle zaintrygowały, a mianowicie, że w trakcie II wojny światowej w III Rzeszy opracowano takie bardzo awangardowe konstrukcje latające, które po wojnie miały być rozwijane. Sprawa mnie wtedy zaintrygowała, ale to była końcówka lat 80. Ja miałem masę innych rzeczy na głowie, więc przeczytałem, pomyślałem kilka dni o tym, potem o tym zapomniałem. Natomiast potem, kiedy kończyłem, kiedy jeszcze studiowałem i kiedy potem kończyłem studia, już w prasie polskiej zaczęło się na ten temat pojawiać wiele artykułów. Tutaj jest kilka z nich, tutaj są następne. We wszystkich tych artykułach autorzy sugerowali, że właśnie w trakcie II wojny światowej w III Rzeszy różni konstruktorzy, różne firmy lotnicze opracowały niezwykłe konstrukcje latające, które mogły już wtedy pokonywać prędkość dźwięku, które miały niezwykły kształt. Jak na samoloty, bo one miały kształt dysków, talerzy, bądź taki sferyczny kształt. Sprawa niezwykle mnie zainteresowała. W publikacjach były podawane konkretne nazwiska konstruktorów, były podawane miejsca, gdzie te obiekty były w trakcie II wojny światowej testowane, budowane, oblatywane. Były podawane daty, kiedy były pierwsze loty testowe wykonywane. Padały takie miejscowości jak choćby czeska Praga. Ukazały się na ten temat również książki pod koniec lat 90. Na początku XXI wieku tych książek zaczęło przybywać. Nierzadko było to tak, że były to książki poświęcone zupełnie innym tematom, na przykład zagadkom Dolnego Śląska, i w tych publikacjach był jakiś rozdział czy jakiś fragment rozdziału, w którym również mogłem napotkać takie informacje, że właśnie w III Rzeszy takie konstrukcje były opracowywane. Były również w tych artykułach szkice, jak te obiekty wyglądały. Były nawet zdjęcia, tutaj na górze po prawej stronie, to już jest zdjęcie konstruktora niemieckiego, on się nazywa Andreas Epp i on tutaj właśnie jest przy takiej dyskoidalnej konstrukcji. Tutaj na dole jest zdjęcie, to jest Rudolf Schriever. I te różne konstrukcje były na tych szkicach, na tych zdjęciach ukazane. W tych różnych publikacjach
tak jak wspomniałem, były podawane miejsca, gdzie te obiekty były testowane. No, pojawił się też Dolny Śląsk, pojawiły się Góry Sowie, tutaj na zdjęciu Ludwikowice Kłodzkie, ale też pojawił się Zamek Książ. Ja już pod koniec XX wieku Zamkiem Książ się interesowałem i kiedy napotkałem wzmianki, że w trakcie II wojny światowej w rejonie Zamku Książ byli świadkowie, którzy widzieli takie dziwne obiekty na niebie, to, no, to jak gdyby jeszcze dodatkowo uwiarygodniło to w moich oczach całą tą historię. Zwłaszcza cytat z książki, gdzie był wspomniany badacz, o którym już słyszałem, wtedy nieżyjący od chyba roku, Tadeusz Słowikowski. Kojarzycie Państwo historię o złotym pociągu? Pewnie kojarzycie. No to ta historia to jest, można powiedzieć, zrodzona przez Tadeusza Słowikowskiego. Gdyby nie Tadeusz Słowikowski, nie byłoby historii o złotym pociągu. I właśnie w jednej z publikacji znalazłem informację, że badacz z Wałbrzycha, Tadeusz Słowikowski, posiada pisemne relacje dwóch świadków opisujące loty w pobliżu Zamku Książ pod koniec II wojny światowej. Obiektu, który miał taki kulistą kabinę i wokół poruszał się poziomy pierścień. No jak cofniemy sobie zdjęcia, no to to mniej więcej coś takiego jak na samej górze, więc jak czytałem takie relacje, oglądałem te szkice, to wszystko mi się wydawało, że jest no, logiczne, jest związek przyczynowo-skutkowy i mało tego, ja interesowałem się już w podstawówce, interesowałem się bardzo modelarstwem i pod koniec XX wieku różne firmy, które produkowały modele plastikowe, zaczęły wypuszczać właśnie również modele takich konstrukcji. W opisach tych modeli nierzadko było podawane właśnie, gdzie te obiekty były testowane, kto je oblatywał, jakie miały osiągi, na jaki pułap się mogły wznosić. No, same fakty. W tych wszystkich publikacjach była jeszcze jedna dla mnie istotna rzecz, a mianowicie autorzy, dziennikarze, badacze, historycy, amatorzy podawali szereg argumentów, które miały uwiarygodnić historię o tym, że właśnie w trakcie II wojny światowej w Niemczech takie konstrukcje powstały. Jednym z takich argumentów było to, że to nie było nic nowego, że już przed II wojną światową takie konstrukcje były na całym świecie, testowane, badane, no i faktycznie były. Tutaj na zdjęciach jest kilka takich konstrukcji pokazanych. Na górze po lewej stronie to jest samolot, który był przez amerykańską marynarkę wojenną od 1942 roku badany. Na górze po prawej stronie to są projekty rosyjskie, no i tam kolejne, na dole angielski. Kolejnym argumentem było to, że nie powinno być nic niezwykłego w tym, że w trakcie II wojny światowej Niemcy takie latające talerze budowali, bo przecież oni budowali szereg różnych innych tajnych broni, bardzo zaawansowanych, takich jak rakiety V2, tutaj po lewej stronie, pierwszy myśliwiec odrzutowy M262, który no był, jak na tamte czasy, był konstrukcją niezwykłą, czy choćby samoloty w kształcie latającego skrzydła. Tutaj na dole po prawej stronie jest opracowany przez braci Horten H-229. To były wszystko konstrukcje, które powstały, które latały, a które na początku były utajnione. Mało tego, kolejny argument był taki, co się stało z tymi konstrukcjami po wojnie? Dlaczego my tak mało o nich wiemy? No, teza była prosta. Te konstrukcje były tak zaawansowane technicznie, że pod koniec wojny wywiady amerykańskie, angielski, rosyjski ścigały tych konstruktorów, przejęły tą technologię, potajemnie wywiozły do swoich tajnych baz i tam poddały je dalszym testom, dalszym eksperymentom. No, argument był logiczny, no bo Amerykanie i Rosjanie faktycznie robili coś takiego. Tutaj na zdjęciu na przykład jest niemiecka rakieta V2, która jest
testowana w Stanach Zjednoczonych tuż po wojnie. I wiadomo było, że Amerykanie mieli projekt Paperclip Spinach, który polegał między innymi na tym, aby przejmować zarówno technologię niemiecką, niezwykle zaawansowaną, lotniczą, ale nie tylko, ale przejmować również naukowców. No, Werner von Braun, taki podstawowy przykład, prawda, człowieka, który mimo tego, że można mu było śmiało postawić zarzuty przyczynienia się do ludobójstwa, to on jednak był niewinny, popłynął do Stanów Zjednoczonych i tam mało tego pomógł Amerykanom pokonać Rosjan w wyścigu na Księżyc. Więc argument był dla mnie jak najbardziej logiczny. No, jeżeli takie konstrukcje jak latające talerze faktycznie powstały w czasie II wojny światowej w Niemczech, to one na pewno byłyby przejęte przez wywiady, czy to rosyjski, czy to amerykański, utajnione, potajemnie rozwijane, udoskonalane, podobnie jak wszyscy konstruktorzy, którzy się nimi zajmowali. Taki też był właśnie kolejny argument, że tak to wyglądało, że te konstrukcje były przejęte, ale mało tego, był jeszcze jeden niezwykle ciekawy dla mnie argument, a mianowicie taki, że potajemne, utajnione loty tych konstrukcji, czy to dokonywane w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Związku Radzieckim, że to właśnie loty tych konstrukcji przejętych pod koniec wojny i potem testowanych po wojnie w tych krajach, doprowadziły do pierwszych raportów na temat UFO, do pierwszych raportów na temat latających talerzy. No, argument też był jak najbardziej logiczny, bo o tym, że takie doniesienia się pojawiły po wojnie, wiedziałem bardzo dobrze. Chyba wszyscy, którzy czytali na ten temat, wiedzą, że było pełno takich doniesień, bardzo dużo w prasie. Więc czy nie mogły być one właśnie spowodowane takimi lotami takich konstrukcji? No, teoretycznie jak najbardziej mogły. Był jeszcze jeden argument, że niektóre katastrofy, które się dokonały po wojnie tajnych konstrukcji, to właśnie były katastrofy takich obiektów. I w prasie też na ten temat znalazłem wzmianki, nawet w prasie polskiej. Tutaj jest przykład dotyczący katastrofy w rejonie Ustki, o ile dobrze pamiętam, ale były też takie doniesienia odnośnie katastrofy w Laredo, jaka miała miejsce w późnych latach 40. w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc najogólniej, argument był taki, że konstrukcje, które powstały w trakcie II wojny światowej w nazistowskich Niemczech, w III Rzeszy, te konstrukcje po wojnie, ich testy, potajemne testy, stały się powodem całej historii o UFO. No, dla mnie był to argument jak najbardziej logiczny. Było na pewno dla mnie logiczniejsze to, że ktoś gdzieś testuje potajemnie jakieś bronie, i że ludzie widzą takie konstrukcje na niebie, niż to, że gdzieś ktoś do nas przylatuje i ciągle ląduje, ciągle odwiedza, ciągle na jakichś polanach wychodzi. To taki argument militarny był dla mnie znacznie bardziej logiczny. No i postanowiłem przeprowadzić śledztwo. To był 2001 rok, ja wtedy skończyłem pisać swoją pierwszą książkę. Postanowiłem przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. Na początku, a może inaczej, może spytam się Państwa, może czy Państwo lubicie w ogóle zagadki, tajemnice, kryminały, rozwiązywanie jakichś takich rzeczy pokrętnych? Lubicie Państwo? Jaki mielibyście Państwo pomysł na przeprowadzenie takiego śledztwa? Co byście Państwo zrobili? Macie Państwo masę publikacji z lat 80., z lat 90., gdzie jest masę różnych szczegółów podanych. Co byście Państwo, jakbyście Państwo zaczęli śledztwo, żeby zweryfikować taką historię? Zestawiać poszczególne. Dokładnie tak. Zestawiać poszczególne wydarzenia. Ja właśnie dokładnie od tego zacząłem.
Zacząłem od tego, że przeanalizowałem dostępne mi na początku artykuły. Artykuły z lat 80., z lat 90. To były wówczas zasadniczo z prasy polskiej, ale już też znalazłem coś na internecie. Jakieś były strony, które opisywały te tematy. To moje archiwum rosło stopniowo. Na początku to były właśnie artykuły tylko z prasy polskiej. Przepraszam. Później dopisało mi trochę szczęścia. Ja to śledztwo prowadzę od 20 lat, można powiedzieć, od 21 w tym momencie. Dopisało mi trochę szczęścia. Na przykład taka anegdota. Mój sąsiad wówczas był studentem z Berlina. No i kiedyś zaczepiłem go, zaczęliśmy rozmawiać i mówię, posłuchaj, ja mam dany artykuł, on się ukazał 30 marca 1950 roku w Der Spiegel. Czy ty byłbyś w stanie mi jakoś go odszukać, bo ja byłem w Bibliotece Jagiellońskiej i w Polsce w ogóle niemieckich gazet nie sposób znaleźć z tamtych lat. I kolega pojechał, jakiś następny weekend pojechał do Berlina i wrócił z tego Berlina i wręcza mi kopię tego artykułu. Miałem pierwszy artykuł, byłem niezwykle podekscytowany. Potem na internecie znalazłem stronę włoskiego badacza. Okazało się, że nie tylko mnie ta historia zafascynowała, że byli też inni ludzie na świecie, którzy masę czasu poświęcili na jej weryfikację. I był na przykład włoski badacz Maurizio Verga. Ja go poznałem przez internet. W sumie to gdyby nie internet, to śledztwo w ogóle nie byłoby możliwe do przeprowadzenia, bo ja większość ludzi, od których te materiały uzyskałem, to ja poznałem przez internet. Więc napisałem do niego, poprosiłem o jakąś pomoc i dał mi namiary na kilkanaście włoskich artykułów z prasy włoskiej, z początku lat 50. Moje szczęście było takie, ponownie się do mnie uśmiechnęło, że moja siostra wtedy studiowała we Włoszech, więc ja dawaj mail do siostry, posłuchaj takie artykuły z takiej i takiej prasy, jesteś w stanie pomóc. I faktycznie za miesiąc miałem przysłane kopie tych artykułów, ona była w bibliotece, zdobyła mi te artykuły, miałem kopię, więc miałem już kolejne artykuły. Potem poznałem francuskiego pasjonata UFO, i zarazem kolekcjonera książek ufologicznych i zrobiliśmy, mówiąc kolokwialnie, deal. Ja mu kupiłem w Polsce kilkanaście książek polskich, takich starych, naprawdę z początku polskiej ufologii. Wyszperałem na Allegro, kupiłem mu, wysłałem mu paczkę. On w zamian za to wysłał mi kserokopię z kilkudziesięciu książek i też z kilkudziesięciu artykułów z prasy francuskiej, ale również angielskiej, gdzie te historie były omawiane. Mało tego, to były artykuły i książki z lat 50., czyli taki wczesny okres. To dla mnie było pasjonujące. Ja mogłem zacząć studiować i zestawiać się to, co pani powiedziała, zestawiać tą historię. Tak jak puzzle. Przede wszystkim Kiedy zacząłem ją zestawiać ze sobą, zorientowałem się, że coś tu nie gra, bo w jednym artykule było napisane, że konstrukcja, dajmy na to, przez Rudolfa Schrievera opracowana, ona mogła latać z prędkością 1200 km na godzinę, a w innym artykule było, że z dwukrotną prędkością dźwięku. W jednym było napisane, że oblot tej konstrukcji był w 1943 roku, w innym, że w 1942 roku. Jeszcze w innym było napisane artykule, że konstruktor Richard Mitte współpracował ze Schrieverem, a w innym artykule, że nie, że on współpracował z włoskim konstruktorem Belonzo. Ogólnie cztery nazwiska, które najczęściej się pojawiały w tych publikacjach, to był włoski konstruktor opisywany najczęściej jako Belonzo, niemiecki konstruktor Rudolf Schriever, drugi niemiecki konstruktor Richard Mitte i niejaki Habermoll. To były cztery nazwiska, o których ja już przeczytałem w 1986 roku, że oni tworzyli kolektyw i oni takie konstrukcje opracowywali. Natomiast jak zacząłem docierać do tych starszych artykułów, to się zaczynało okazywać, że ta historia trochę inaczej wygląda, że jest przede wszystkim wiele sprzeczności, że to, co ja czytałem w artykułach z lat 90.,
prawdopodobnie to jest jakaś, mówiąc również kolokwialnie, siódma woda po kisielu, że ktoś gdzieś coś przeczytał, coś przepisał, często coś przekręcił. Ja stwierdziłem tak, ja muszę dotrzeć do tych najwcześniejszych artykułów, jeżeli takowe istnieją, muszę je namierzyć, dotrzeć do nich i dopiero zobaczyć, co jest w tych artykułach napisane. No a w tle cały czas miałem pytanie, czy to jest możliwe, że takie konstrukcje, które powstały w III Rzeszy, mogły być odpowiedzialne za doniesienia UFO. To pytanie jest dzisiaj też aktualne, bo wie ktoś z Państwa, co to jest tutaj na tym zdjęciu? Nie. To jest B-21 Rider. Dzisiaj było odtajnienie tej konstrukcji. Była pierwszy raz publicznie pokazana. To jest nowy amerykański bombowiec strategiczny, następca B-2. No jak popatrzymy, jak ten samolot wygląda z przodu, to podobnie jak jego wcześniejsza wersja, czyli B-2, on wygląda jak latający talerz. Jak się takie coś widzi z przodu, to on dokładnie tak wygląda. Więc ja to pytanie miałem cały czas z tyłu głowy. Czy te dwie zagadki mają ze sobą coś wspólnego? Zacząłem swoje śledztwo. Dziś mogę Państwu powiedzieć tak. Ta historia zaczęła się nie w czasie II wojny światowej. Ona zaczęła się po wojnie, 25 czerwca 1947 roku. Wtedy w Stanach Zjednoczonych niejaki Kenneth Arnold, lecąc sobie samolotem, zobaczył jakieś 9 obiektów i opisał to jednemu z dziennikarzy. I tak zaczęła się historia o UFO. Po kilku dniach, co mogę powiedzieć Państwu, że sprawdzałem, bo dzisiaj są biblioteki cyfrowe, można sobie wejść i można sobie przeglądać prasę, nie tylko polską, ale również zagraniczną. Więc ja 2 lata temu poświęciłem kilka tygodni na przeglądanie amerykańskiej prasy z 1947 roku. Do 25 czerwca 1947 roku nie było jakiegokolwiek artykułu na temat czegoś takiego jak latające talerze. To UFO wtedy jeszcze nie było terminu, on potem powstał, ale terminu latające talerze nie było. 25 czerwca Kenneth Arnold widzi coś na niebie, mówi o tym dziennikarzom i zaczyna się niezwykła afera, nieprawdopodobna. To szaleństwo, które było w Polsce w 2015 roku związane ze złotym pociągiem, to było nic w stosunku do tego, co się stało pod koniec czerwca 1947 roku. A wszyscy zaczęli patrzeć w niebo, zaczęli coś widzieć, jakieś obiekty w prasie. Z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień tych artykułów przybywało. Na początku 100, potem 200, potem dosłownie 1000. Każdego dnia dziesiątki, setki artykułów, gdzie ktoś coś widział, jakiś pilot, jakiś policjant. Milicjant nie, bo w Polsce takich rzeczy wtedy nie można było widzieć, więc w polską prasę też przeglądałem, nie sposób nic znaleźć na ten temat. Ten temat był traktowany jako propaganda kapitalistyczna. To nie była propaganda, to było szaleństwo, ale czym ono było spowodowane? Ono było spowodowane skutkami II wojny światowej, a przede wszystkim użyciem podczas II wojny światowej zupełnie nowej broni, bomby atomowej. Użycie bomby atomowej wprawiło ludzi wtedy w przerażenie. My dzisiaj sobie z tego sprawę, może dzisiaj sobie trochę zdajemy sprawę, akurat nie ostatnie 2 lata, ostatni rok może sobie zdajemy sprawę, jaki to jest strach. Natomiast w 1947 roku i tuż po wojnie to była autentycznie panika. Ludzie byli przerażeni, zwłaszcza jak zaczęły być spekulacje, czy Rosjanie nie mają również bomby atomowej i czy tych bomb atomowych nie mogą, tak jak Amerykanie, którzy zbombardowali Japonię, przenosić w samolotach. Ludzie byli przerażeni, bo to zagrożenie, które mogło na nich przyjść, na Amerykanów, to nie z lądu, nie, z powietrza. Każdy bał się, czy coś nie nadleci, a jak nadleci, to jak eksploduje, to nie będzie pół miasta albo całego miasta. Więc kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia po obserwacji Kennetha Arnolda o latających talerzach, ludzie byli przerażeni, że mogą być takie konstrukcje, takie właśnie zaawansowane, które się tak szybko przemieszczają,
I co najgorsze, że czy one przypadkiem nie mogą bomby atomowej przenosić i czy przypadkiem to nie jest sowiecka broń. I takie też spekulacje od razu się w prasie pojawiły. Momentalnie po doniesieniach Kenneta Arnolda w prasie amerykańskiej, jak ją przeglądałem, znalazłem masę artykułów, gdzie były przypuszczenia. Czym są latające talerze? Według niektórych to była broń amerykańska, to tak bardziej patriotyczne w Stanach Zjednoczonych nastawienie, ale też według niektórych to była broń rosyjska. No i było przerażenie. Co można przenosić tymi samolotami? Czy przypadkiem nie można przenosić bomby atomowej? To oczywiście potęgowało to, że ludzie cały czas patrzyli w niebo i cały czas coś widzieli, a to z kolei potęgowało to, że tych doniesień przybywało. Zaczęły się potem komisje specjalne w Stanach Zjednoczonych, siły powietrzne miały swoje programy, które badały te doniesienia, traktowały je jak najbardziej poważnie, tym bardziej, że masę pilotów, masę wojskowych też takie raporty zgłaszało. Ale wydarzyło się coś jeszcze, co mnie niezwykle zaintrygowało, kiedy przeglądałem tą prasę. Przeglądałem nie tylko prasę amerykańską, bo przeglądałem prasę z Ameryki Południowej, prasę argentyńską, prasę brazylijską, no, prasę europejską również, czyli francuską, włoską, niemiecką. I po doniesieniach Kenneta Arnolda, zaraz praktycznie następnego dnia, co się pojawiło w tych artykułach? Otóż pojawiły się pierwsi świadkowie, którzy twierdzili, że to oni zbudowali latające talerze. Ja patrzyłem z niedowierzaniem na to, ale no, artykuły nie kłamały. Pojawiło się pełno różnych konstruktorów amatorów, czy jakichś domorosłych konstruktorów, którzy twierdzili, że to jest ich pomysł, że oni to właśnie opracowali te konstrukcje i to, o czym teraz piszą gazety, to są ich projekty. Tu na przykład na dole po lewej stronie jest z Argentyny przykład, gdzie pan stoi ze swoim projektem, pokazuje dziennikarzowi, fotoreporterowi. Więc zaraz po pierwszych doniesieniach o latających talerzach z 25 marca 1947 roku, już w prasie mamy pierwszych domniemanych konstruktorów, ale o dziwo nie ma wśród nich Niemców. Dlaczego? Skoro oni w trakcie II wojny światowej takie konstrukcje opracowali, to dlaczego nie ma na ten temat żadnych świadectw? No jest pierwsze. 5 listopada 1948 roku, nie w prasie niemieckiej, nie we francuskiej, nie we włoskiej, w brazylijskiej. Pojawia się pierwszy świadek, na jakiego ja natrafiłem, który twierdzi, że on zbudował w czasie II wojny światowej w Niemczech latające talerze. On jest w prasie opisany jako Christensen, Christian Christensen. To było również wówczas nazwisko znanego sportowca, już nie pamiętam, chyba norweskiego albo duńskiego. Identycznie się nazywał, ale to nie było prawdziwe nazwisko tego konstruktora, bo ten inżynier, konstruktor nazywał się Józef Starzyczny. Gdzie się urodził? W Polsce, w Bytomiu. Oczywiście on się urodził przed II wojną światową, więc to jeszcze nie była wtedy Polska, ale on się urodził w Bytomiu, potem studiował we Wrocławiu, w Breslau i dlaczego on w 1948 roku w Brazylii daje takie oświadczenie do prasy? No, pan Józef Starzyczny przebywał w więzieniu, w Rio de Janeiro przebywał w więzieniu, bo jak ustaliłem, znalazłem nawet dokumentację CIA, on był aresztowany za szpiegostwo. On był szpiegiem niemieckim, który przyjechał do Brazylii w 1942, o ile dobrze pamiętam, roku i tam miał przekazywać dane statków, jakie wypływały z portów brazylijskich, miał przekazywać do Niemiec, niemieckim łodziom podwodnym, żeby one mogły te statki namierzać, torpedować i zatapiać. No i został przyłapany na tym procederze, aresztowany i siedział w więzieniu. I nagle pan Józef Starzyczny 5 listopada obwieszcza prasie, ale to nie w jednym artykule, tylko w przynajmniej kilkunastu, że on w trakcie II wojny światowej w rejonie między innymi Szczecina, obecna Polska, prowadził eksperymenty z takimi małymi konstrukcjami właśnie w kształcie dysków o napędzie odrzutowym. Opisywał te konstrukcje, jak one wyglądały, ale przede wszystkim
i to od razu wzbudziło moje podejrzenie, przede wszystkim w tych artykułach podkreślał jedno, że on jest w stanie odtworzyć te projekty i dla rządu brazylijskiego opracować takie konstrukcje, że one mogą być sterowane zdalnie, przenosić bombę atomową, ale jest jeden warunek. Oni muszą go wypuścić z więzienia. No więc jak gdyby od razu miałem kawę na ławę podane, po co pan Starzyczny opowiada taką historię? No bo chce wyjść z więzienia. Ta historia przestała być dla mnie wiarygodna. Przeglądałem dalej prasę i nagle 10 marca 50 roku nie tylko w jednym kraju, ale w wielu krajach pojawia się ogłoszenie księcia koronnego Ottona, który twierdzi, że niebawem Związek Radziecki przeprowadzi testy 9 tajnych broni przejętych z III Rzeszy. I wśród nich książę koronny wymienia, że będą między innymi właśnie latające talerze, które twierdzi były przejęte pod koniec wojny przez Związek Radziecki i teraz będą testowane i oblatane. Co się dzieje? Ta jego wypowiedź zostaje, jak ustaliłem, ogłoszona w całej praktycznie Europie, na całym świecie. W różnych krajach pojawiają się artykuły, tu jest przykład tylko kilku, gdzie ta informacja się pojawia. Zaraz potem ponownie w prasie brazylijskiej pojawia się Józef Starzyczny, który ponownie powtarza swoją historię, ale potem pojawia się ktoś jeszcze we Włoszech, Giuseppe Belluso. 25 marca 1950 roku pojawia się Giuseppe Belluso, czyli nagle się okazuje, że to nie był Belonzo, tylko Belluso, że te artykuły, które w latach 90., 80. pisały Belonzo, to mówiły nieprawdę, że nazywa się Belluso. To jest ten artykuł na marginesie, to jest ten artykuł, który właśnie, jeden z tych artykułów, które siostra mi zdobyła we Włoszech. To jest artykuł z włoskiej gazety i tam jest cały wywiad z Giuseppe Belluso, który twierdzi, że tak, faktycznie, on w 1942 roku stworzył, ale nie takie konstrukcje, nie, same projekty, szkice, tylko i wyłącznie szkice, mało tego, prawdopodobnie te szkice przekazał gdzieś do Niemiec i nie bardzo wie, co się z nimi potem dalej stało. Twierdzi, że to miały być takie, można powiedzieć, latające bomby. To miały być takie dyski rotujące, które napędzane silnikami naftowymi, które gdy dotrą nad cel, skończy się im paliwo, to one po prostu spadną i zbombardują ten cel. No taki mało wiarygodny, mało rzetelny opis, chociaż Giuseppe Belluso znana postać, profesor od Turbin we Włoszech, niezwykle zresztą był również w rządzie Mussoliniego, pełnił stanowisko w rządzie Mussoliniego, no więc to już realna postać z jakimś oświadczeniem, no ale właśnie z takim, które mówi o samych projektach, a tutaj przecież wcześniej czytałem w artykułach, że on był w kolektywie, że jeździł do Wrocławia, do Pragi, że tam budował te konstrukcje. No jakoś dziwnie w swoim artykule nawet słowem na tym nie napomknął. Tutaj są inne artykuły, bo jego ogłoszenia, czy jego wywiad, który dał do prasy włoskiej, momentalnie trafił do różnych gazet w całej Europie i na świecie, w Ameryce Południowej, nawet w Brazylii znalazłem artykuły, które powtarzały tą historię, bo właśnie, co to pokazuje? Takie było wtedy nieprawdopodobne zainteresowanie historią o latających talerzach. Praktycznie mało było gazet, w których jakiegoś artykułu nie było na ten temat. Kilka dni później, bo to było 25 marca, kilka dni później w prasie niemieckiej pojawia się pierwszy artykuł z Rudolfem Schieverem. To jest ten, który zdobył dla mnie kolega, który mieszkał i który pojechał do Berlina. To jest właśnie ten artykuł. Artykuł z Rudolfem Schieverem. No i czytam sobie ten artykuł i znowu wielkie zdziwienie, bo okazuje się, że konstruktor Rudolf Schiever, który we współczesnych artykułach jest opisywany jako ktoś, kto oblatywał te latające talerze, kto je stworzył, prototypy, daty, wszystko podane, a tu nagle czytam
artykuł i okazuje się, że on tylko w 1943 roku stworzył jakieś wstępne plany, będąc oblatywaczem w Pradze, stworzył wstępne plany, wstępne projekty, potem przekazał je kilku czeskim kolegom konstruktorom, a potem po wojnie, tak jest dokładnie napisane w artykule, że w domku letniskowym swojego teścia miał jakieś tam projekty właśnie, które opracował w trakcie wojny i taki ręcznie wykonany model tego latającego dysku, ale ktoś mu to ukradł. No ale szkic, Rudolf Schriever dał w gazecie Der Spiegel szkic tego dysku, więc można wiedzieć przynajmniej o czym opowiadał, więc to był taki latający talerz, który miał taki wirnik, poziomy wirnik. I tu też od razu jak zacząłem patrzeć na ten szkic, to sobie tak pomyślałem, no wszystko dobrze, tylko taka konstrukcja nie ma prawa przekroczyć prędkości dźwięku. Jest to niemożliwe, zupełnie nierealne, żeby taka konstrukcja przekroczyła prędkość dźwięku. Po pierwsze pod względem aerodynamicznym, a po drugie nie z takim napędem. Kilka dni później Rudolf Schriever daje kolejny wywiad. I co się okazuje? Nagle w tym kolejnym wywiadzie on już nie twierdzi, że w 1942 roku stworzył te pierwsze projekty, ale już twierdzi, że w 1941 roku. Nagle w ciągu kilku dni cofa o rok datę stworzenia tych projektów. No, dość mało wiarygodne. Mijają kolejne tygodnie i w prasie pojawiają się dziesiątki nowych świadectw, gdzie konstruktorzy twierdzą właśnie, że to oni zbudowali latające talerze na Górze Polewej. Nawet w Egipcie pojawiły się takie doniesienia. To, musicie Państwo wiedzieć, to było autentyczne szaleństwo. Mało tego, pojawiały się artykuły, w których, tak jak tutaj na dole po lewej stronie, wspominano konstruktorów przedwojennych, którzy budowali takie konstrukcje. Co to wszystko miało na celu? No właśnie wyjaśnić te doniesienia, wyjaśnić te raporty. I potem nastaje 7 i 14 czerwca 1952 roku. Francja, w gazecie Français Soir pojawia się kolejny artykuł, dwa w zasadzie, bo jeden 7, drugi 14 czerwca, gdzie pojawia się kolejny z tych konstruktorów tego kolektywu, Richard Mitte. Jest również podana pierwszy raz nazwa V7, która no, w latach 90. już nagminnie była w publikacjach podawana i było właśnie, była informacja, że te niemieckie latające talerze, to większość z nich to miała kryptonim V7. No, to też takie logiczne, prawda, bo skoro było V1, samoloty te bezpilotowe, rakiety V2, no to któraś tam z tych kolejnych niemieckich tajnych broni jak najbardziej mogła się nazywać V7. No więc Richard Mitte twierdzi, dając wywiad dla tej francuskiej gazety, że to on stworzył takie konstrukcje, podaje dokładnie gdzie, kiedy, twierdzi już, że takie prototypy powstały, że to nie były tylko szkice, że on opracował takie prototypy, że we Wrocławiu Niemcy utracili silniki do nich, bo jak kończyła się wojna, to Rosjanie przejęli silniki do tych konstrukcji, więc jak gdyby potwierdza tą historię, że część tej technologii była po wojnie przejęta, no w tym wypadku przez Sowietów. Mija kilka dni i w niemieckiej gazecie pojawia się znowu Rudolf Schriever. Tamte artykuły były 7-14 czerwca, a tu nagle 27 czerwca Rudolf Schriever ożywa z powrotem ze swoją historią, ale z jaką? On już teraz nie mówi, że on szkice stworzył. Nie, w żadnym wypadku. On teraz zaczyna opowiadać, że on był pilotem oblatywaczem, że on w 1941 roku stworzyli pierwsze projekty, że on zasiadł za sterami, że pokonali w czasie lotu prędkość dźwięku. No, nagle miał cudowne objawienie pamięci. Po dwóch latach nagle opowieść o szkicach i o jakichś tam wstępnych projektach nagle staje się opowieścią o opracowanych konstrukcjach, o tym, że były oblatane. Jakbyście Państwo analizowali tą historię i widzieli tak po kolei, jak zmienia się, jakie mielibyście wnioski swoje odnośnie relacji tych świadków w prasie?
Z pieniążkami być może poniekąd tak, no bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Józef Starożytny, jaki mógł mieć powód, żeby opowiedzieć taką historię? Chciał wyjść z więzienia. On wprost, to było wprost powiedziane w jego artykułach, on tego nie ukrywał, on to wręcz podkreślał. Ja chcę wyjść z więzienia. Jak ja wyjdę z więzienia, to ja dla rządu brazylijskiego przedstawię takie projekty. No pewnie gdyby wyszedł, to by nic nie przedstawił, bo pewnie nic nie miał. Giuseppe Belluso. No on przede wszystkim nie wspomniał ani słowem, że on opracował takie konstrukcje, on tylko wspomniał, że jakieś szkice stworzył. Było to możliwe? Tak, szkice mógł stworzyć jak najbardziej, bo w czasie II wojny światowej Niemcy opracowali dziesiątki, nawet setki różnych projektów samolotów, których są dzisiaj szkice, można je przeglądać, tak zwana Luftwaffe 46, czyli coś, co było na papierze, ale nie powstało i były niesamowite samoloty z ujemnym skosem, z latające skrzydła, z 6 silnikami odrzutowymi. Były nawet projekty konstrukcji, które mogły dolecieć nad Stany Zjednoczone, przenosić bomby, w tym bombę atomową, ale takie konstrukcje nie powstały. Ale projekty powstały i projekty takie, o których mówił Belluso, faktycznie mogły powstać. Rudolf Schriever, kiedy w 1950 roku dawał swój pierwszy wywiad, on przebywał wtedy w Niemczech, on był dostawcą gazet do amerykańskich baz wojskowych. To był Niemiec, który po wojnie Amerykanom, wojskom okupacyjnym, dostarczał gazety. Woził i te gazety po bazach i dostarczał. W artykule z 50 roku Rudolf Schriever wprost mówi, że on chce być zaangażowany przez amerykańską firmę lotniczą, że jemu na tym zależy, że jeżeli amerykańska firma lotnicza jego i jego rodzinę weźmie do Stanów Zjednoczonych, to nim pomoże stworzyć takie konstrukcje. No więc powód miał też oczywisty, dlaczego opowiedział taką historię. Czy mógł stworzyć takie projekty, jakieś szkice wstępne w 1942 roku? Być może tak. Natomiast czy takie konstrukcje faktycznie stworzył, oblatał? Nie sądzę. Tym bardziej, że gdyby tak było, to już w 1950 roku by o tym wspomniał. A on wspomniał o tym dopiero w 1952 roku, kilkanaście dni po tym, jak Richard Mitte, który się objawił w prasie francuskiej, stwierdził, że on zbudował takie konstrukcje i że latały. No to Rudolf Schriever nie mógł być gorszy, prawda? Skoro tamtego latały, no to tego też musiały latać. Mało tego, w swoim artykule jeszcze bardziej cofnął datę początków tych projektów. No mówiąc najogólniej, konkurencja się wywiązywała między tymi konstruktorami. Ale właśnie, między nimi się wywiązywała konkurencja, jak czytałem te artykuły, natomiast nie było ani mowy o tym, że oni ze sobą współpracowali. Czyli te historie, które ja przeczytałem w artykułach z lat 90. o tym, że jakiś kolektyw był, że Belluso współpracował ze Schriewerem, z Mitte, nic takiego nie było. Ani Belluso, w artykule Belluso nie było jednego słowa o tym, że współpracował z kimś takim jak Mitte czy Schriever, ani w wywiadzie, jaki dał Mitte, żeby współpracował z Belluso czy ze Schriewerem, ani tym bardziej w wywiadzie Schriewera. Więc w tych artykułach, które na początku opisywały tą historię, na ten temat nie było ani jednego słowa, co w mojej ocenie jasno wskazywało na to, że po pierwsze takiego kolektywu nie było, a po drugie te wczesne artykuły, do których dotarłem, oczywiście było ich więcej, to ja tu Państwu tylko taki fragment tej historii przedstawiam, to te pierwsze artykuły jasno wskazywały, jakie pobudki rządziły się tymi rzekomymi konstruktorami. A w późniejszym czasie, jak zacząłem analizować te artykuły, to zobaczyłem coś więcej, że kolejni dziennikarze, kolejni badacze, kolejni publicyści dopisywali do tych historii swoje elementy, podrasowywali te konstrukcje, one były coraz szybsze, coraz większe, coraz większy zasięg mogły być. No oczywiście też coraz wcześniej powstawały, już w niektórych artykułach nawet były twierdzenia, że w latach 30. takie konstrukcje powstały. Więc ten
gdy analizowałem wczesny etap tej całej historii, po pierwsze mogłem zobaczyć, co było tak naprawdę jej początkiem. Na początkiem była historia o UFO, a po drugie mogłem zobaczyć, że ta cała historia jest niewiarygodna, nierzetelna. No i postanowiłem oczywiście analizować kolejne wątki tej historii. Tutaj na przykład taki przykład. Prasa czeska. Koniec lat 90. jest z prasy czeskiej artykuł o znalezieniu niemieckiego latającego talerza w poniemieckich podziemiach na terenie Czech. No i jest nawet zdjęcie podane. No, autor, o ile dobrze pamiętam, nazywał się Polak. No tak niefortunnie dla nas. Natomiast zdjęcie, no fantastyczne, więc jak człowiek patrzy na takie zdjęcie i widzi, że taki obiekt był znaleziony w podziemiach, no to fakt, prawda? No to przecież nikt nie będzie kłamał. No a jednak, bo poszperałem w swoim archiwum, jak dotarł ten artykuł do mnie od takiego czeskiego współpracownika, poszperałem, no i patrzę, jest faktycznie taka konstrukcja, była opracowana tylko nie w Niemczech w trakcie II wojny światowej, tylko we Francji w latach 50. I mało tego, nawet to zdjęcie, które jest tutaj rzekomo z tych podziemi, to jest dokładnie to samo zdjęcie, co jest dostępne w prasie lotniczej z lat 50., które pokazuje tą konstrukcję. Więc kolejna historia, którą jak zacząłem weryfikować, to się okazała no tak szalbierstwem, można powiedzieć, takim bezczelnym nawet. No i potem postanowiłem powrócić do historii związanych z Zamkiem Książ, do tych relacji dotyczących Zamku Książ, bo też mi nie dawało spokoju, czy faktycznie ktoś mógł widzieć takie konstrukcje w trakcie II wojny światowej w rejonie Zamku Książ. No bo skoro zacząłem tą historię weryfikować i ona się okazywała nieprawdziwa, no to co zrobić z tymi doniesieniami z Zamku Książ i z Gursowich? Tu jest przykład artykułów. Historia Gursowich, podziemi w Górach Sowich, pewnie Państwoście o nich słyszeli przynajmniej raz. Ta historia, to były podziemia stworzone przez Niemców w trakcie II wojny światowej, ale w 1964 roku w prasie polskiej bardzo dużo na ten temat pisano i po raz pierwszy tak nagminnie zaczęto te podziemia łączyć z niemiecką Wunderwaffe. Tutaj przygotowałem dla Państwa kilka artykułów, gdzie właśnie podkreślane już jest w nagłówkach, że te podziemia były związane z niemiecką Wunderwaffe. Później, w kolejnych latach, zwłaszcza pod koniec lat 90., to się stało bardzo popularne. No i właśnie pojawiły się te przez świadków rzekomo informacje, że jakieś takie obiekty były widywane w rejonie Książa z kulistą szklaną kabiną, z poruszającym się wokół niej pionowo pierścieniem. No i co to ja miałem zrobić z tymi świadectwami? Czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe? No, szczęście mi dopisało kolejny raz, prowadząc zupełnie inne śledztwo. Dotarłem do listu, który wysłał łódzki badacz Zbigniew Blania-Bolnar, który, jak widać, jak przeczytałem z tego listu, również zainteresował się tymi informacjami w tych książkach, tymi doniesieniami z Książa. Dotarł do Tadeusza Słowikowskiego, który rzekomo znał tych świadków, poprosił o kontakt i faktycznie Tadeusz Słowikowski udzielił mu tam namiarów i Zbigniew Blania skontaktował się jednym z tych świadków. W zasadzie okazało się, że to był tylko jeden świadek, więc on się skontaktował z tym świadkiem. Zbigniew Blania zadał mu pytania i ja miałem przed sobą dokumenty, gdzie Blania pyta dokładnie o tą historię, która mnie interesuje. No i pan Zbierański, który był świadkiem tego, odpowiada. No i co się okazuje, że ten świadek to nie widział żadnych latających talerzy w rejonie Książa, tylko on widział helikoptery, niemieckie helikoptery. Zacząłem grzebać w tej historii, tutaj jeszcze kolejny, bo Blania tam dopytywał, więc on nie dowierzał na początku, więc dopytywał, czy rzeczywiście były tam jakieś pierścienie poziome, jakaś oszklona kabina, na co pan Zbierański odpowiada, że
To miało kształt helikoptera i przypominało jajko lub leżącą beczkę. Potem kolejne pytanie, czy tam jakiś wirujący pierścień był? To jest pytanie numer 4. Pan Zbierański odpowiada, nie, żadnego pierścienia nie było. To były śmigłowce. Nawet rysunek panu Blani wysyła, jak te śmigłowce wyglądały. Ja się skontaktowałem z Tadeuszem Słowikowskim, byłem u niego w domu. Rozmawialiśmy głównie o książu, ale ja go wtedy, jak z nim rozmawiałem, to ja go również napomknąłem właśnie o tą historię. No Tadeusz Słowikowski mi powiedział, jak to było, a potem mogłem to jeszcze przeczytać w jednej z gazet, które znalazłem, gdzie mój kolega Artur Szałkowski w Panoramie Wałbrzyskiej opisał dokładnie, jak to wyglądało, gdzie no, pan Tadeusz pisał, gdzie pan Tadeusz innemu autorowi mówi, że to były śmigłowce, no ale ten autor tak bardzo chciał napisać, że to były latające talerze i tak bardzo chciał mieć dowód na to, że to są latające talerze, a nie śmigłowce, że napisał, że to były latające talerze. Jeszcze dodatkowo właśnie podał informację, że tam coś wirowało wokół, jakieś pierścienie były. Ja się skontaktowałem z jeszcze jednym badaczem ze Świdnicy. Dlaczego ze Świdnicy? Dlatego, że te śmigłowce, które były widywane nad Książem pod koniec II wojny światowej, te domniemane latające talerze, a tak naprawdę to śmigłowce, to one miały bazę w Świdnicy od 1944 roku. Tam stacjonowały i tam były poddawane testom i latały między innymi nad Książ. I tam faktycznie mogły być widywane. No to wtedy była niezwykła konstrukcja, jak najbardziej niezwykła. Śmigłowce nie były tak jak samoloty popularne, więc na pewno było to coś dziwnego dla świadka, który widział. Natomiast zdecydowanie ten świadek potwierdził, że nie widział żadnych latających talerzy. Więc kolejny element tej całej łamigłówki tej historii o tych niemieckich latających talerzach mogłem dać, odznaczyć, że jest nieprawdziwy, że no niestety nic takiego nie istniało. Kolejny świadek, Żyd węgierski, do którego dotarłem relacji, który był w trakcie II wojny światowej na Zamku Książ. On tam budował podziemia, które są pod Zamkiem Książ i on taki szkic przedstawił śmigłowców, które on widział właśnie w rejonie Zamku Książ. Więc kolejny świadek, który potwierdza, że to były śmigłowce, nie żadne latające talerze. Ja tą historię akuratnie o Zamku Książ dokładnie opisałem w pierwszym tomie Tajnego Zamku Książ. Tutaj są dwie z książek, o których Państwu teraz opowiem. Ja w tych książkach opisałem również szereg, bo co ja ogólnie robię w mojej pracy, w moich śledztwach? Ja weryfikuję te wszystkie historie. Ja bardzo lubię takie niezwykłe historie, zagadkowe, które są takie, nawet dreszczyk emocji jest przy nich. Natomiast jeszcze bardziej lubię je weryfikować. Lubię docierać do świadków, przeglądać, docierać do artykułów, analizować, tak jak tu pani powiedziała, porównywać poszczególne historie i niestety najczęściej okazuje się tak, że większość tych historii, o których my dzisiaj słyszymy, że one są takie niezwykłe, no to one są niezwykłe dlatego, że autorzy, którzy o nich pisali, chcieli, żeby one były niezwykłe, że świadkowie, którzy je wymyślali je tak, żeby one były niezwykłe. W tych dwóch książkach, Tajny Zamek Książ, tom pierwszy i tom drugi, ja podążyłem tropem między innymi różnych spekulacji o tym, że pod Zamkiem Książ dalej są jakieś zamaskowane podziemia. Podążyłem też tropem historii, które pojawiły się jeszcze w latach 70., że w trakcie II wojny światowej pod Zamkiem Książ były tajne niemieckie laboratoria, między innymi z bronią bakteriologiczną. Podążyłem tropem historii, że pod Zamkiem Książ były niemieckie prace nad bronią atomową, bo również pełno takich artykułów, pełno takich materiałów, hipotez pojawiło się w latach 90. i już w XXI wieku. Ja krok po kroku te wszystkie historie weryfikowałem. To śledztwo, bo to akurat nie jest dziennikarskie śledztwo, te dwie książki. Ono jeszcze nie jest ukończone, jeszcze jest kilka wątków, które opiszę w trzecim, ostatnim tomie, chyba takich najciekawszych. Natomiast
Akurat nie ta historia, o której Państwu dzisiaj opowiadałem, o tych latających talerzach nieszczęsnych znad książa, no to tam ta historia jest opisana, jest tam również bardzo szczegółowo przeze mnie zweryfikowana historia na temat domniemanych niemieckich prac właśnie nad Wunderwaffe w Górach Sowich. Też tam jest, mam nadzieję, bardzo precyzyjnie wyjaśnione, czy były, czy nie były takie prace prowadzone. Kolejne moje śledztwo dziennikarskie, no to jest właśnie to, o którym Państwu dzisiaj opowiadałem. To są trzy tomy kryptonimu V7. To jest połowa śledztwa, to jest w tych trzech tomach, to są te książki tutaj trzy, ja opisałem tą historię tylko do 1952 roku. Ona jest tak zawiła, tak skomplikowana. To, o czym dzisiaj Państwu opowiadałem, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Tam jest masę świadków, masę świadectw, masę relacji i ja je krok po kroku analizowałem, weryfikowałem, docierałem do właśnie artykułów źródłowych, do relacji. Kolejne dwie książki. Po lewej to jest książka Rize, Początek tajemnicy. To akurat nie jest śledztwo dziennikarskie. To jest książka, w której ja opisuję pierwsze powojenne badania w Górach Sowich. To jest no, pasjonująca historia, bo tam i nasze wojsko działało, i były różne firmy rządowe, takie jak chociażby Przedsiębiorstwo Poszukiwań Terenowych, które wywoziły z Gór Sowich masę sprzętu, jaki Niemcy pozostawili tam, budując te podziemia. Są też pierwsze właśnie relacje o jakichś poszukiwaniach zamaskowanych podziemi, bo to jest chyba w tej historii Rize najciekawsze. Czy tam są dalej jakieś podziemia, które są dla nas niedostępne? A jeżeli są, to dlaczego zostały przez Niemców zamaskowane i co w nich ewentualnie może być? Książka, która jest po prawej stronie, to jest książka, którą skończyłem pisać kilka dni temu i ona już jest w tym momencie w drukarni. To jest właśnie książka, która opowiada o 1964 roku, kiedy w Górach Sowich rozpętała się niesamowita afera, a tak naprawdę tajna operacja specjalna. I w książce wyjaśniam, jakie były kulisy i dlaczego w ogóle dziennikarze i Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w 1964 roku zawitała w Góry Sowie. Dlaczego w naszej krajowej prasie nagle, niespodziewanie, w ciągu kilku tygodni pojawiło się blisko kilkaset artykułów o Górach Sowich, gdzie od północy Polski do południa Polski gazety pisały o podziemiach w Górach Sowich. Chyba jedna z najciekawszych książek to jest śledztwo dziennikarskie, które prowadziłem razem z Łukaszem Orlickim z magazynu Odkrywca. To jest śledztwo, w którym my właśnie szukamy takich podziemi zamaskowanych przez Niemców. Mało tego, podziemi, w których Niemcy mieli ukryć pod koniec wojny depozyt. A dlaczego myśmy takie śledztwo w ogóle przeprowadzili? Skłoniły nas do tego relacje świadka niejakiego Bogdana Grabowskiego, który od niemieckiego inżyniera Moschnera miał się dowiedzieć tuż po wojnie, będąc komendantem wojskowym jednych z miejscowości w Górach Sowich, Konar, że pod koniec II wojny światowej podjechał pod jedne z podziemi konwój, tak jak dokładnie tutaj na zdjęciu widać, podjechał konwój, do środka coś wniesiono, jakiś depozyt, następnie odstrzelono część podziemi i no i tyle. I Moschner opowiedział o tym po wojnie Bogdanowi Grabowskiemu. Bogdan Grabowski zaczął szukać tego depozytu i dotarł faktycznie do miejsca w podziemiach, w którym taki depozyt mógł być ukryty. I my razem z Łukaszem Orlickim przeprowadziliśmy no, wieloletnie śledztwo. Dopisało nam trochę szczęście, bo te podziemia, w których ten depozyt miał być ukryty, były zawalone, to wejście było zawalone od lat prawdopodobnie 40., późnych 40. było zawalone to wejście, natomiast nam się udało o tyle, że firma z Gdyni podjęła się kilkanaście lat temu udrożnienia tych podziemi, więc myśmy mogli dotrzeć do miejsca, gdzie prawdopodobnie ten depozyt był ukryty
Na pewno, co mogę już teraz zdradzić, myśmy dotarli do miejsca, gdzie Bogdan Grabowski szukał tego depozytu i to jest w tej historii niezwykłe, a czy dotarliśmy do miejsca, gdzie był depozyt, no to już Państwu nie zdradzę. Tak, i to widzę, że to jest tyle. Także troszkę o śledztwach, troszkę o książkach. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to ja chętnie na nie odpowiem. Drodzy Państwo, chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim naszemu dzisiejszemu gościowi za tak wnikliwą analizę, która o, jakby... Ale dla nas było to naprawdę bogactwem informacji na temat chociażby osławionych latających talerzy. Dziękuję również za przybliżenie tego warsztatu badawczego, który ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych tutaj publikacjach. Na pewno będą one dla naszych użytkowników zachętą, aby po nie sięgnąć, aby zmierzyć się z informacjami, które do tej pory posiadamy i zweryfikować jeszcze raz pewne fakty historyczne. Dziękuję Państwu, że tak licznie dziś przybyliście na to spotkanie i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach w ramach Biblioteki Osobliwości.